Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Były przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Jay Clayton powiedział w dzisiejszym wywiadzie, że fundusz ETF spot na Bitcoinie prawdopodobnie zostanie zatwierdzony. Reserve Bank of India ujawnia, że z indyjskiego CBDC korzysta już 1,3 miliona klientów i 300 tysięcy handlowców. To ogromny kamień milowy w indyjskiej branży płatniczej i wskazuje na potencjał bezgotówkowej gospodarki cyfrowej. Zgodnie z dzisiejszym komunikatem prasowym, ZBD, firma zajmująca się technologią i płatnościami z siedzibą w New Jersey, pozwoli graczom Minecrafta zarabiać bitcoiny za wykonywanie zadań w grze. Finansowy gigant zarządzający aktywami o wartości 7 miliardów dolarów, Vanguard Group, kupił ponad 10% udziału w Riot Blockchain, największej na świecie firmie wydobywającej bitcoiny. Robert Kiyosaki, autor bestselleru Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, twierdzi, że Bitcoin eksploduje do 120 tysięcy dolarów w roku 2024. Autor twierdzi, że dolar amerykański, jakiego znamy, przestanie do tego czasu istnieć.